Radio Dead. Radio Dead. Radio Dead. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Radia Dead. Dzisiaj temat jest taki, można powiedzieć, około wotowski, ale jak najbardziej z wotem powiązany. Mianowicie chciałbym dzisiaj poruszyć temat kobiet w tej grze, jaką jest World of Tanks, i z tej okazji zaprosiłem tutaj na rozmowę ze mną nasze dwie z naszych klanowych tutaj koleżanek, czy jak to określił Berlinka, którego spotkałem któregoś razu w bitwie, powiedział: witam pomidora i pomidorzyce, a więc witam dwie pomidorzyce, witam Basię i witam Izę. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć wam. Dobrze, drogie panie, chciałem z wami porozmawiać na temat tego, dlaczego postanowiłyście wy jako przedstawicielki płci pięknej zdecydować się na pogranie w grę komputerową, bo wiadomo, jak to zazwyczaj się uważa, że gry to są albo dla dzieci, albo dla facetów, czyli dla wiecznych dzieci tak naprawdę. I głównie w gry komputerowe grają faceci. Myślę, że w WoCie pewnie z 90 albo z 95% to są jeszcze do tego, znaczy to są faceci, z czego większość pewnie jest zafascynowana bronią pancerną, czy jakimiś tam czołgami, czy po prostu tym, żeby sobie postrzelać. To może tak będę starał się jakoś tak na przemian, żeby tymi pytaniami tak przerzucać, więc zacznijmy może od... Iza, zacznijmy od ciebie. Czemu to ty zdecydowałaś się na zagranie w tą grę? Jak to było? Opowiedz to. No, u mnie to był właściwie przypadek. Namówił mnie do tego mój syn. No i tak jakoś się wciągnęłam. I no, do tej pory gram już z tych trochę bitew rozegrałam także. A ile rozegrałaś tych bitew tak około? No chyba mam 14 tysięcy bitew rozegranych. No czyli jednak syn tutaj dość mocno mamę wciągnął. A nie podchodzi, jak podchodziłaś do tego na początku? Na zasadzie, nie wiem, sobie tak po prostu jeździć, żeby jeździć? Jak to wyglądało? Na początku to było jeździć, żeby jeździć. Generalnie większość na moim koncie z początku grało moje dziecko. I nie podchodziłam do tego w ogóle na początku na poważnie, także sama jestem zdziwiona, że do tej pory jeszcze gram. A kiedy zaczęło się to zmieniać tak na bardziej poważnie, kiedy stwierdziłaś, że jednak to jest fajne i w sumie stało się to w jakimś stopniu, nie wiem, twoim hobby, czy po prostu rozrywką, którą regularnie powtarzasz? No wiesz co, no, raczej tak jest zazwyczaj wieczorami w domu, więc... Przychodzi wieczór, wszystko, co już mam zrobione przez dzień, odkładam na bok i sobie siadam, wiesz, trochę spędzić tutaj czasu. Od kiedy tak bardziej na poważnie, no to właściwie kiedy dołączyłam do pierwszego klanu, w którym byłam, do poprzedniego klanu, i tam właściwie zaczęłam tak trochę tą grę brać bardziej na poważnie. No dobrze, to jeszcze do tej kwestii wrócimy. Natomiast Basiu, a jaka była u ciebie historia? Czemu już ty zdecydowałaś się pograć w tą grę? W moim przypadku było, mój kolega grał w tą grę i tak patrzyłam, jak gra, i jakoś tak z ciekawości też zainstalowałam sobie. No i tak zaczęłam. Stwierdziłaś, że będziesz jeździć czołgami, będziesz łoić tych paskudnych facetów, tak? Że będziesz mógł strzelać, tak stwierdziłaś? No tak, chciałam zobaczyć, jak to jest, jak to się tym czołgiem jeździ, jak się gra. Tak jakoś mnie wciągnęło pomału. Ja to w ogóle na początku, tak jak mnie tutaj namawiał syn, to w ogóle nie chciałam spróbować. Także w ogóle na początku nie ogarniałam, nie mogłam skoordynować dwóch rąk, także mówię, śmiał się ze mnie, jak nie wiem, na początku. Ja już nie pamiętam. No dobrze, ja no już nie pamiętam swoich początków. To 3 lata temu było. Tak, nie pamiętam, ale też jakoś sceptycznie podchodziłam do tej gry. Ale jakoś... No właśnie, podchodziłyście sceptycznie, no ale jednak Basia gra 3 lata, Iza, ty grasz ile tak, czy mniej więcej? Z 1,5 roku na pewno. No właśnie, czyli to już jest dość dużo, dużo jednak czasu minęło. A kiedy postanowiłyście, nie wiem, trochę więcej się tej gry nauczyć, czy w sensie, no bo na początku wiadomo, tam pojeżdżę sobie, postrzelam, za bardzo tam się nikt człowiek nie przejmował jakimś tam kontowaniem, czy taktykami, czy wyjeżdżaniem tu, czy tam. Kiedy, nie wiem, jakoś tak was przyszła taka myśl, że chciałybyście czegoś więcej się nauczyć, czy po prostu grać lepiej, jak do tego, ktoś was uczył, szukałyście jakichś źródeł informacji? Basiu, jak to było?
Tak, w moim przypadku dużo dało mi oglądanie na YouTubie właśnie ciebie. Wcześniej oglądałam Sirtoroka, Halaka, Faudera i tak uczyłam się z tych filmików. Czyli generalnie internet potęgą, tak, i Tak, no wszelkie jakieś tam też. Ale kanały. też doświadczenie, jakieś porady od kolegów. No dobrze, czyli tak po prostu bitwa za bitwą na błędach trochę i trochę na tym, co można znaleźć w internecie, a Tak. ISO u ciebie? No, u mnie było mniej więcej podobnie. Tak samo na YouTubie oglądałam filmiki. No i jeszcze, co najwięcej mi dało i najwięcej mnie nauczyło, to jak dołączyłam do klanu, dużo graliśmy drużynówek. I na tych drużynówkach tam po prostu na błędach moich koledzy mi mówili, a tu się ustaw tak, a to zrób tak, tak się kontuj. No i chyba najwięcej jednak nam koledzy mnie tutaj nauczyli, najwięcej wiedzy mi przekazali z poprzedniego planu, także w tym miejscu pozdrawiam kolegę Tomo, jeśli nas słucha. Także krzyczał na nas. No, ale się nauczyłam mniej więcej, Tak, w mogę tak plutonach, powiedzieć. granie w plutonach dużo daje. No, chyba że ktoś gębę drze, Nie nie? Że no, coś, to, że nie, gdzie... to mam, kiedyś się mnie tutaj nawet przepraszał, że na mnie nakrzyczał, ale ja nawet nie zauważyłam, kiedy on krzyczał, także to taki, na takiej zasadzie to było, nie? No dobra. O ile Iza, ty masz nick w grze taki, no można powiedzieć, charakterystyczny, że można tam się domyślać, że to może być kobieta, tak? No bo nie po wszystkich nickach można to wywnioskować, no to Basia już taki ma nick w wocie jednak. No, można nie wiedzieć, że jesteś kobietą. Czyli tutaj jak gdyby Basie niejako to pytanie ominie, ale ciebie Iza jako princesa, czy przez to, że masz nick taki, jaki masz, to ktoś cię zaczepia w tej grze, ktoś sobie czasami żarty jakieś robi, czy myśli, że jesteś facetem, czy z góry już wiedzą, że jesteś kobietą, bo to mnie ciekawi. Czy bardzo dużo graczy mnie zaczepiało właśnie ze względu na ten nick. Część jako od razu, że do dziewczyny no, mnie pisało, a część na przykład z graczy pisało mi hej princesa, ale masz gejowski nick, coś takiego. Także też nie dowierzali, że to może być kobieta. No i jak ja zaczynałam, to kobiet było naprawdę bardzo, bardzo niewiele w bocie. I tak mówię. Było inaczej, a teraz już jest kobiet jednak więcej, też już chyba jest, zmieniło się trochę podejście facetów tutaj do kobiet w tej grze. No ale No proszę, a Basiu, a ty na nie... początku bardzo, bardzo mnie zaczepiali, pisali i w bitwie, i po bitwie, także no, teraz jest tego mniej na przykład, nie? To takie moje, to co ja zauważyłam. Czyli już jak gdyby wtedy kobieta grająca w WOTA, no to w ogóle, kurde, jest to zupełny rodzynek i jak gdyby nikt tego nie widział, więc jak ktoś zobaczył, to każdy chciał dotknąć, tak? I odezwać się i napisać. Dokładnie tak jak mówisz. Basiu, a ty nie myślałaś nad tym, żeby, nie wiem, ewentualnie zmienić nick na jakiś taki bardziej sugerujący, że jesteś kobietą, czy jednak wolisz tak z przyczajki, tak żeby gracze nie wiedzieli, że za sterami tego czołgu, który właśnie go zabił, siedzi kobieta i to właśnie kobieta spowodowała, że facet teraz waliłbym o klawiaturę. Nie, ja nie chciałam niku, który się kojarzy właśnie z kobietą. Specjalnie dałam taki cichy i który się nie. Taki cichy i spokojny, tak? Tak. No ja widzisz, Basia, ja wręcz odwrotnie, zakładając konto i wybierając link, właśnie kierowałam się, żeby to był taki kobiecy bardziej. A ja wręcz I odwrotnie. dwa punkty widzenia. No dobrze, no ale wiemy, Iza, ty byłaś w klanie, Basiu, ty też byłaś wcześniej w innym klanie, więc co za tym idzie, towarzystwo pewnie w większości w tych klanach, tak jak ja, jak i u nas, w większości to są faceci. To może inaczej, czy dobrze jest być kobietą w grze World of Tanks? Czy płyną z tego jakieś profity, czy czujecie się jakoś tak bardziej... Znaczy inaczej traktowane, jakoś delikatniej. Jak to wygląda? Basiu, od ciebie może zacznijmy. Mi się wydaje, że tak.
To jakieś takie... A rozwiń troszkę, to jakbyś mogła, bo tu pewnie wszyscy są ciekawi, jak to właśnie... Czujesz się jak taki pączek w maśle, czy jak to wygląda? Tak, faceci są milsi. Adorowana i tak inaczej podchodzą do mnie koledzy. No i jest to wyczuwalne. A Izo, u ciebie? No u mnie tak samo je, można wyczuć, że jest zupełnie inne podejście tutaj do nas, jako do kobiet w tej grze. Raz mi się chyba tylko generalnie zdarzyło, że ktoś mi napisał, jakiś Polak oczywiście, że kobiety do darów, coś takiego, a nie do gier, ale to mówię, to był taki jeden, jedyny przypadek, a tak raczej to zazwyczaj, zawsze to są praktycznie jakieś miłe słowa i to, co kobiety w sumie lubią także. Tak, dokładnie. Tak. No w sumie ja ze swojego punktu widzenia to też mogę stwierdzić, że jeżeli gram z kobietą, to moja cierpliwość jest o wiele bardziej, staram się być o wiele bardziej cierpliwy i wyrozumiały, aniżeli jak gram z facetem. Więc to chyba po prostu tak działa, taki chyba wasz kobiecy urok, że niezależnie gdzie, to jednak na nas facetów działacie inaczej, że staramy się być milsi do pewnego. Rozmawiacie między na przykład sobą, a pojawia się Basia, czy pojawiam się ja, to jest, wiesz, zupełnie inaczej, zmienia się rozmowa, zmienia się sposób rozmowy, mniej przeklinacie, także no jest to pełno odczuwalne. Tak, zwłaszcza się z tego mi śmiać chciało, bo najbardziej to widać jest po Jarim, bo Jari jak gra z wami, to wydaje 1/5 tych wulgaryzmów, które wydaje jak gra na przykład tylko ze mną. To po Jarim widać, po nikim z klanu, ja to się tak nie hamuję, szczerze mówiąc, też czasami walnę jakąś wiązankę, natomiast no Jari jednak, Jari staje się takim dżentelmenem, taki wirtualny frak zakłada, jest miłym, kulturalnym panem za kierownicą swojego czołgu. Zawsze to mnie śmieszy i Mikut z tego zawsze również miał bardzo, bardzo duży ubaw, zwłaszcza jak Jari wrzucał jakieś nagrania z bitwami, z bitew na żywo właśnie, jak Basia była w Plutonie, czy właśnie ty Iza, bo to z tego było, że Jari jest innym człowiekiem, więc pewnie nie tylko on tak ma, ale i większa grupa facetów. A czy właśnie często dostajecie jakieś zaproszenia do plutonów, czy jakoś zabiegają o to faceci, żeby z wami pograć? Jak to wygląda, Izo? Najwięcej takich właśnie zaproszeń to miałam, jak nie byłam jeszcze w ogóle w klanie, to w ogóle do klanów to mnie zapraszali w każdej bitwie. Do plutonów też, no nie mogę narzekać. I z klanu tutaj, czy w poprzednim klanie tak samo, każdy chętnie ze mną grał. I nawet spoza tych klanów, z innych klanów też dostaję zaproszenia. Ale no raczej nie korzystam z tego, gram raczej tutaj z kolegami. Basiu? No ja również dostaję dużo zaproszeń do Plutonu ze starego klanu, no i z tego obecnego, a też zdarzają się spoza klanu ludzie, którzy mnie rozpoznają, czy z forum, czy właśnie z YouTube'a. To też zapraszają mnie do Plutonu. Tak, w sumie to pamiętam bitwę jedną, jak graliśmy i ktoś napisał właśnie po tych filmach, które ja wrzucałem z T34 twojego i co Jari wrzucał też, że tam witamy Basię kobietę o anielskim głosie. To miałem straszny ubaw z tego, jak to już ledwo się bitwa zaczęła, a już tam już ładne teksty lecą. To faktycznie, no ale myślę, że to jest raczej chyba miłe, tak? Was jako kobiety to raczej uśmiech tylko na twarzy przywołuje. A czy jakieś, nie wiem, wulgarne bardziej akcje w stylu takim, no ty tam i zamówiłaś, że miałaś jakąś taką akcję z typu do garów, ale coś takiego bardziej chamskiego się zdarzało, czy jednak nie? Nie. No, nie, mi się nie zdarzyło. Też. To była jedna, jedyna w sumie chyba sytuacja taka, gdzie coś w ogóle było negatywnego w kierunku kobiet, bo tutaj nie było, wiesz, konkretnie do mnie, tylko było napisane odnośnie kobiet, więc to chyba była jedna, jedyna taka sytuacja, którą nie pamiętam. Nic wulgarnego nie było, zresztą ja mam taki nick, że raczej nikt nie będzie wiedział, że ja jestem kobietą. A ci, którzy mnie znają, to no. Same miłe rzeczy mówią.
No i bardzo dobrze. A powiedzcie mi, czy poza właśnie takim typowym graniem, że tam wieczorem, czy kiedy macie chwilę, to sobie odpalić tą grę, to jeszcze tą, no wiemy już, że oglądacie YouTube, czy tam jakieś rzeczy czytacie, ale czy raczej staracie się być tak na bieżąco z tą grą, czy ona jakoś tak troszkę większy wpływ ma, znaczy tak, w sensie więcej czasu poświęcacie na nią, czy śledzicie jakieś, na przykład blog Domina, jakieś nowinki, czy patrzycie jak się będzie rozwijała, jakieś co będzie w przyszłych patchach, czy po prostu traktujecie tą grę trochę już bardziej poważnie, czy tylko na zasadzie odpalę wieczorem i zagram, jak to Basiu wygląda, coś jeszcze siedzisz, czytasz, jak to wygląda? Tak, ja już zaczęłam bardziej poważnie brać tą grę. Czytam blogi, właśnie Domina, jak wspomniałeś. Oglądam, no, przeglądam strony, forum. No. Czyli generalnie można powiedzieć, że jesteś zakręcona na punkcie tej gry. Tak, troszkę tak. Troszkę tak, dobrze. A Izo? No ja podobnie, już tak samo też i blogi czytam i oglądam filmiki, co będzie w przyszłym patchu, jakie będą misje. Także no śledzę to w miarę na bieżąco, zwłaszcza, że no, charakter mojej pracy mi na to pozwala. Tak praktycznie pół dnia spędzam przed komputerem, więc w międzyczasie mam na to, mogę sobie na to pozwolić także. Czyli gra dla dzieci i gra dla dużych chłopców niejako stała się też waszym hobby. Tak. Dokładnie. No, jednak widzicie. Dobrze, no to a powiedzcie mi, czy, nie wiem, ludzie z waszego otoczenia, z jakiejś tam, nie wiem, koleżanki, czy po prostu tam jakaś rodzina, czy coś, wiedzą, że gracie w jakąś grę komputerową, czy że w jakieś czołgi, a jeżeli wiedzą, to jak na to reagują? Izo, może teraz ty będziesz pierwsza, powiedz, jak to wygląda. Znaczy koleżanki raczej nie. Nie rozmawiam na te tematy z Ukrywasz, kumplami, bo i tak wstydzisz po się prostu nie tego. zrozumiałyby chyba tego, wiesz, tak raczej nie mam tutaj takich koleżanek, które, wiesz, to grają i tak myślę, że jakbym tak zaczęła to opowiadać bardziej, no to by tak nie zrozumiałyby, o co mi chodzi. Twierdziłyby, że chyba gdzieś się w głowę uderzyłaś, tak? No może niekoniecznie tak, ale raczej myślę, że nie zrozumiałyby mojej pasji. A czy twój syn stara się śledzić, jak gra mama, czy patrzy, co tam się u mamy w garażu zmieniło, czy cały czas jest tą grą zainteresowany? Jak to wygląda? Czy teraz już mniej, wiesz, on ma dopiero 7 lat, także co interesuje go dzisiaj, niekoniecznie interesuje go jutro. Ale no, miał taką dłuższą przerwę, nie chciał grać, więc nie grał, a teraz już ostatnimi dniami już prosi mnie, żebym włączyła, że sobie tam zawsze już parę bitew pogra, nie? Na drugich tierach. No, on słuchaj, co 7-latek, no, najlepiej się na tych tierach czuje i sobie tam w miarę jakoś radzi. No, na wyższych tierach nawet nie próbuje. I Ma jeszcze bardzo czas. dobrze. I bardzo dobrze. Dopiero jak dorośnie, niech próbuje wyższych tierów. Na razie niech sobie gra na lolkach. Basiu, a czy u ciebie ktoś wie, jakieś koleżanki, jakieś tam, nie wiem, rodzina czy coś, że Basia siedzi i tłucze tam czołgi, wsiada do czołgu, jedzie czołgiem i strzela? Tak, oczywiście, u mnie wszyscy wiedzą. Śmieją się, że to gram. A koleżanki też śmiały. Ale nawet ostatnio mi kupiły na urodziny konto premium na czołgu, więc szalone takie. Ale nic, siostra też mi kibicuje, jak nieraz gram, odpalę przy niej grę. Też mi kibicuje, siostrzeniec mały też prosi mnie, ciociu, zagraj coś. No i tak. No proszę. Nikt nic No, przeciwko nie za ma, Basiu. ciągu. Czyli u Basi to zaraz będzie wyglądało tak, że będzie oddzielny pokój Basia musiała zrobić, na rozstawiać foteli, będą siadać, oglądać, jeść popcorn, a ty będziesz jeździć czołgiem. Tak, dokładnie. No to proszę, to ciekawe, bo na przykład u mnie, chociaż ja jestem facetem, to u mnie na przykład rodzina to trochę się śmieje, że jestem stary chłop, a jakimiś czołgami jeżdżę, natomiast akurat dziadek, który czasami przychodzi i patrzy jak gram, to znowu ma nieraz ubaw, jak się denerwuje na tą grę, albo jak pamiętam taką śmieszną sytuację, jak siedział mój dziadek ze swoim kolegą
ja jakoś tam miałem jakąś akcję i coś przekląłem głośno, a mój dziadek do kumpla mówi, o chyba go zabili. miałem z tego taką frajdę, jak się dziadek, mój dziadek ma blisko 80 lat, a też ma trochę radochy, bardziej ze mnie, jak się wkurzam na to, że mnie w czołgach coś ubiją albo coś mówi, albo przychodzi, patrzy, mówi, a ty znowu siedzisz w czołgu. No wiesz co, jak chyba ja bym siedziała z boku, to też bym miała z ciebie ubaw, a co dopiero dziadek, także nie dziwię mu się. No tak, no ładnie, ładnie. No ale to w sumie jest zabawnie, bo nieraz jak myśmy się spotykali tam na żywo, załóżmy z Omenem, z Omenem czy ze Storkiem i jak widzi się, jak jedna osoba gra, a reszta jakoś na to z boku patrzy i ta osoba się denerwuje i wkurza, to jest coś w tym zabawnego, zwłaszcza, że wiesz, dlaczego on się denerwuje. To jest fajne. A jak myślicie, będzie... Tak, tak? No mówi, jeszcze, no mów. Wiesz, dlaczego się denerwuje, jak ktoś, wiesz, by tak z boku całkowicie, który kompletnie by nie wiedział, o co tym chodzi, no to dopiero by popatrzył i się śmiał. No albo zacząłby się pukać w czoło i pomyślał, kretyn. No albo. No, tak, tak, tak też by mogło. A jej... Powiedzcie mi, dziewczyny, myślicie, że ta gra może wam się znudzić, albo że już wam się... Znaczy, nie macie jakiegoś takiego syndromu znudzenia, czy raczej gracie chętnie i myślicie, że jeszcze troszkę, na pewno troszkę będziecie w tą grę grały? Ja gram... Basiu. No, ja przez 3 lata gram i do tej pory mi się nie znudziła, więc nie sądzę, że w przyszłości znudzi mi się jakoś... Nieraz w tygodniu już nie mam ochoty grać czy coś, to nie gram po prostu. Ale tak w weekendy wieczorami to chętnie włączam, chętnie gram i się nie nudzi. A tobie, Izo, nie nudzi się? Nie, nie nudzi mi się. Choć nie wiem, czy to sama gra, czy to raczej cała otoczka tej gry, czyli wiesz, ludzie, klan. Nie wiem, czy bardziej to tutaj też nie powoduje. Może gdyby to była sama gra i tylko wiesz, pojeździć sobie czołgiem, może tak chętnie byśmy w to nie grali. Generalnie może nie mówię tutaj tylko o sobie, ale o większości graczy. Także tu mi się wydaje, że to raczej tutaj też jest powód tego, no, że tak, ta gra się chyba się nie znudzi. Znaczy, no na pewno TeamSpeak i możliwość rozmowy z innymi osobami daje bardzo dużo i myślę, że w dużej mierze tą grę ratuje, bo bardzo często jest tak, że po prostu przychodzimy na tym spika na zasadzie zobaczyć, kto jest, z kimś pogadać i przy okazji nawet wtedy, a dobra, to odpalę, to coś zagramy, coś tam człowiek pogada, pośmieje się, czasami się podenerwuje. No a ja na przykład też często mam tak, że nawet jak nie gram w WOTA, to wchodzę właśnie na tym spika, żeby czasem pogadać po prostu i w sumie tak, no, myślę, że udało się, że sam pomysł na klany, zresztą to nie tylko jest w WOTA, ale patrząc tylko na WOTA i na jest bardzo udany z perspektywy wargamingu, no bo po prostu ludzie się integrują ze sobą, poznają się jakoś bliżej, gadają i dzięki temu się przy tej grze chyba trzymają. To w sumie atmosfera nakręca tą grę. Tak, ważna jest atmosfera tutaj, właśnie. Tutaj trafiłyście, tutaj trafiłyście w sedno, szczerze mówiąc. No nic, no to myślę, że już wiecie, jak to wygląda, że dlaczego kobiety też w to grają, czyli w większości jednak w świecie męskim zdarzają się rodzynki, a co za tym idzie, chyba trzeba dbać o was. Nawet nie chyba, tylko koniecznie trzeba dbać o to, żeby kobietom w tej grze było fajnie i myślę, że im więcej kobiet, tym lepiej. No bo wtedy jakoś tak to inaczej wygląda, a zwłaszcza jak są plutony mieszane, to też jest zabawnie, bo... O właśnie, jeszcze mi się jedna rzecz taka przypomniała. A czy często jakieś głupie dowcipy faceci rzucają w waszym kierunku? No to wiesz co, to chyba mógłbyś sam na to pytanie odpowiedzieć. Oj, chyba najlepiej. Ja jestem grzecznym, kulturalnym, małym chłopcem i ja nie rzucam żadnych breźnych dowcipów. Nie, no Basiu, do nas raczej nie rzuca dowcipów. Znaczy jeżeli... bardziej, jeśli coś rzuca, to bardziej żartobliwie niż tak na poważnie. Tak, jakiś kawał ktoś opowie, czy coś, żeby się tak pośmiać. Ale w naszym kierunku raczej czyli nie. Czyli po prostu taka, żeby była fajna, miła atmosfera i... żeby tak. Każdy był jakoś tam uchachany, tak? Tak.
No nic, no to myślę, że więcej was męczyć nie będę. Mam nadzieję, że dalej będziecie w tą grę grały, dalej będziecie nasze tutaj pomidorowe męskie towarzystwo, jak gdyby... Urozmaicały. Dokładnie, urozmaicały i nadawały kolorytu i piękna w tej jakże bezdusznej grupie paskudnych mężczyzn. No. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki Wam bardzo za to, że znaleźliście troszkę czasu. Wam dziękuję za wysłuchanie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Cześć, trzymajcie się.